chodzę na wyścigi od, żeby nie skłamać, 61 albo 2 roku. Po czym były takie lata, kiedy ja bywałam bez przerwy, to znaczy przez wszystkie 3 dni tygodnia, sobotę, niedzielę i środę, byłam niedostępna społeczeństwu i rodzinie i miałam całe statystyki wyścigowe. Znałam te konie od debiutu, od najmłodszych lat, znam jockeyów, trenerów. Poza tym pętałam się po wyścigach po całym świecie, gdziekolwiek się znalazłam. Lubię konie jako zwierzęta, są bardzo piękne, są to indywidualności. Koń przejawia inteligencję, upodobania, koń ma charakter. Mnóstwo koni ma charakter bojowy, bojowniczy. Nie w sensie bicia się z kimś innym, tylko w sensie osiągania sukcesów. Koń chce wygrać. To jest temat rzeka. Opisałam to w pewnym stopniu w 2 książkach. Wyścigi i Florencja, córka diabła. Pierwowzór Florencji to była Frezja. Różniła się od Florencji tym, że była półkrewką i była prywatnym koniem. Miała twarz, powiedzmy, no już elegancko, twarz podobną do Sophie Loren, więc nie wiadomo, jak to określić i czy większy nacisk położyć na konia czy na Sophie Loren. Ale była naprawdę prześliczna, miała ogromny rozstaw kopyta i pęciny, czyli ta dźwignia, na której koń się opiera, żeby skoczyć, u niej była wyjątkowo długa, jak u Ireny Kirchenstein. Prześliczna klacz i nie mogę odżałować, że no jednak no zmarnowała się, no bo coś dobrego mogłoby być stokrotnie lepsze, a zostało tak zaniedbane. Ja nie lubię historii bez happy endu. W 40-tych latach, 50-tych nawet jeszcze, był to najlepszy tor w Europie. Chociażby Klampenborg duński przyrównać w 60-tych latach, no to przecież to było pośmiewisko, nie tor. Nasz był doskonale wyrównany, był długi, miał właściwe zakręty, miał nawierzchnię odpowiednią, no ale oczywista sprawa, świat ruszył do przodu, a myśmy zostali w miejscu. Jest. Wszystkie konie są już załadowane. Ruszyły! Piękny start. Na razie Ray of Light na czele. Ray of Light, Hipokrates, ale za chwilę na czoło już wysuwa się. Nie, nadal Ray of Light, Galileo. Byłam pierwszą osobą, która sprawę kantów wyścigowych poruszyła w prasie. Ponieważ dziennikarze bywający na wyścigach, to już było dawno temu, za 20 lat chyba, przeszło nawet może, coś w tej okolicy. Po prostu się bali. Każdy z nich miał żonę i dzieci. Przecież ja nie mam żony i dzieci, znaczy dzieci już dorastające, więc a żony nigdy nie posiadałam, więc ja się nie boję. I jak się okazało, że ja zaczęłam, ruszyłam i piszę i jestem całkiem żywa i zdrowa, to oni też ruszyli i potem poszła dosłownie cała falanga. Krytyki ostrej, ujawnianie, że tego rodzaju rzeczy się dzieją tam. No ale przepraszam, niewiele się zmieniło. U nas wyścigi zaczęły być traktowane jak coś w rodzaju jakiejś
bardzo nagannej rozrywki, rozrywki dla motłochu. Przyzwoity człowiek na wyścigach nie bywa, niby dlaczego? I przynajmniej, czy królowa angielska jest jednostką nieprzyzwoitą, skoro bywa? Czy Benedykta Duńska jest jakimś czymś potworem, ponieważ mało, że bywa, mało, że własne konie ma, to jeszcze sama jeździ. Więc chwileczkę, to coś tutaj nie gra. Natomiast ostatecznie upewniłam się, że jednak nasze gonitwy nie są uczciwe w Anglii. Tu u nas no, znałam konie naprawdę od debiutu, czyli można powiedzieć od urodzenia wyścigowego. Trenerów, jeźdźców doskonale znałam, wiedziałam jak który jeździ, co który potrafi. Znalazłam się na torze w Anglii pierwszy raz w życiu. Gonitwa, w której leci 12 koni, na obcym mi torze, obce mi konie. W życiu ich na oczy nie widziałam i tych jeźdźców, tych ludzi też. I ja mogę wygrać w 12 koniach w obcym kraju i trafiam. A u nas w 6 koniach, które znam od początku, nie jestem w stanie trafić. No to przepraszam, coś mi tu nie gra. I to wtedy, to było, kiedy to było? 86 rok. Coś w tych okolicach. Wtedy no, złamałam się i trudno musiałam uwierzyć, że jednak kantujemy, bo bardzo nie chciałam w to uwierzyć. Widziałam na własne oczy, ale tak ciągle jeszcze moja dusza protestowała. Kanty były zmniejszone tym, że koń to jest silne zwierzę. Raczej silniejsze od człowieka. I nie zawsze się uda z tym koniem zrobić to, co człowiek by chciał. I mnóstwo widziałam takich wypadków, kiedy jockey, który już wziął pieniądze za spuszczenie gonitwy, to znaczy za wycofanie, schowanie konia i nie przyjście w przodzie, mimo że to faworyt w doskonałej formie. Zwracał potem pieniądze, ponieważ koń, można powiedzieć, swoje zrobił i wygrał. Kiedyś jeden z jockeyów zwierzył się, powiedział, płakałem i wygrywałem.